Dzień dobry, Alan Więckiewicz, ze mną drugi dzień turnieju europejskiego. Można powiedzieć, że już jesteś doświadczony w tych rozgrywkach, bo w tamtym sezonie grałeś w U13 w drużynie po zwycięskim Ceblu. I co było? Co? Znalazłeś się w piątce All-Star czy MVP w zeszłym sezonie? No, MVP drużyny. Dostałem. MVP drużyny. Tak. Tutaj nowy sezon, dwa pierwsze mecze. No, 2-4 rywal. Wczoraj jeszcze WKK Wrocław. Niesamowity mecz. Prowadzicie wynikiem dwucyfrowym. Już myślałem, że się skończy może ponad 20. Trener też tak myślał. A tutaj czwarta kwarta. Co się stało? No co, zaczęliśmy grać chaotycznie. Nie graliśmy zespołowo. No i źle graliśmy w obronie. Końcówka to też troszkę tych błędów. Łezka się polała, bo to wiadomo, odwieczny rywal, jeszcze wam się nie udało z nimi nigdy wygrać, teraz była okazja, tym bardziej, że WKK grało bez Pawlaka i bez Rychlika. To nie znaczy, że nie wygracie z nimi na przykład w finale Cebla, czy w nieoficjalnych mistrzostwach Polski. W końcu się uda, ja tak myślę. Ja też, słuchaj, rzucałem tutaj z połowy boiska parę razy, nie udało się, aż wczoraj trafiłem. Dwa słowa o pierwszym meczu, o przeciwniku. W pierwszym meczu, no to co, zniszczyliśmy, mogę tak powiedzieć, że zniszczyliśmy tą drużynę z Niemiec. Nie postawili nam żadnego oporu, no i wygraliśmy. Pomimo tego, że mają dwie wieże, nie? Mają. Dobrze tutaj grasz, widziałem pierwszy strzelec było, ale jednak jeszcze nie potrafisz panować nad emocjami, jesteś nerwowy, no smutny po porażce, kiedy będziesz taki twardziel? Nie wiem. Same to przyjdzie pewnie, nie? Kiedy najdzie na to czas. Co tam, bo wiem, że gościsz teraz tutaj chłopaka z Niemiec, jednego, co o nim sądzisz? Powiedz sobie parę słów o nim, czy ten ma potencjał, bo czeka, żeby tylko u was grać 2-9. Ty też 2-9 grasz, prawda? Tak, gram. Dwa słowa o nim. No co, jest bardzo sympatyczny, wydaje mi się, że ma bardzo duży talent i będzie mógł grać kiedyś. Będzie grał na dobrym poziomie. Za moment widzimy się w Zielonej Górze, w Dżonkowie. Myślę, że będziesz liderem kadry województwa lubuskiego. No tak, chciałbym. I walka o awans. No tak, będzie walka. Czyli macie trochę grania, bo kadry wojewódzkie macie i te nieoficjalne mistrzostwa Polski i macie Cebla i rocznik 2-9. Myślę, że dużo grania to jest też ścieżka, kierunek do reprezentacji Polski, bo to jest twoje marzenie, nie? No tak. A powiedz mi, nie czyś tym, a powiedz to wyłącz. To powiedz mi jeszcze, bo wiem, że wygrałeś Marcin Gordat Camp, kiedy wylatujesz do Stanów i jak przyjąłeś tą wiadomość zwycięską, bo ja wiem, że ty ronisz smutek, łezki po porażce, ale czy też masz te łezki szczęścia? No tak, cieszyłem się, że wygrałem. Lecisz do Ameryki kiedy? 6 listopada. Na jaki mecz będziesz oglądał? Orlando Magic i Atlanta Hawks. No to przeżycie będzie niesamowite. Wszystkiego dobrego w Ameryce. Pooglądam tak najwięcej. Kibicuj tam. Zrób sobie fajne zdjęcie z gwiazdami NBA. No i widzimy się w Zielonej Górze. Chyba, że zostaniesz w Ameryce. Nie wiem, zobaczymy. Do widzenia, dziękuję.